Nie, no. Co tu się dzieje? To ja w ogóle kompletnie nie rozumiem. Otóż spędziliśmy w ogóle pół dnia na to, żeby zrobić wylewkę betonową i postawić taki trójkąt, zobacz, tylko żeby wyszedł nie w tą stronę, co powinien, nie? Powinien tu być beton w środku, ale nie na zewnątrz. Natomiast myśmy się tyle czasu spędzili, zobacz po prostu. Patrz, Paweł ma po prostu urobione ręce po łokcie, widzisz po prostu? Tak się musi narobili. I co z tego wyszło? Bez sensu, naprawdę bez sensu. Zobacz w ogóle, patrz jak moja futerka jest cała szara od betonu, jest to do dupy to jest. Nie pytaj mnie już na pewno. Historia Żelaznego Obłoku zaczęła się 25 lutego. Tego dnia Nikodem Wojciechowski, przyszły reżyser, kontaktuje się z Jędrkiem Górnikowskim, który wyraża swoją chęć bycia producentem filmu. Po kilku miesiącach przygotowań i kompletowaniu zasobów ludzkich, cała ekipa spotyka się 11 maja w krakowskim prefabecie na pierwszym dniu zdjęciowym. On już to sprawdza. Nikodem, nie tracąc cennego czasu, już od pierwszych minut zabrał się za pracę z aktorami. Pozostała część ekipy szykowała plan filmowy. W jednym z pomieszczeń, celem osiągnięcia odpowiedniego efektu wyalienowania głównego bohatera, usunięto klamki z drzwi. A ty byś sobie, tu przyszedł, nie? Rybiński Jan. Dębowski Wacław. Który? Lokalizacją kolejnego dnia zdjęciowego była siedziba krakowskiej agencji reklamy Yeti. Jak przystało na szalejący się futurystyczny budynek, całość konstrukcji nośnej oparta jest na tekturze falistej i pleksiglasie. Nikodem dokładnie wiedział, czego chce od ekipy i aktorów. Ekipa i aktorzy już nie bardzo. Dziękujemy, Olaf. Marzeniem Jędrzeja było zostanie profesjonalnym aktorem. Szansę na spełnienie snów znalazł w krótkiej, acz znaczącej roli przypadkowego laboranta w białym kitlu, czarnej masce i wystającym spod niej owłosieniu. Jednakże pan reżyserz nie docenił starań młodego producenta, ostatecznie degradując go do zamiatania podłogi blendą. Dziękujemy, Nikodem. Kolejny dzień to wizyta w studiu tanga argentyńskiego mieszczącego się przy ulicy Rajskiej. Pomimo dwugodzinnego opóźnienia humory dopisywały, a aktorzy chętnie udzielali wywiadów. Nikodem jest jednym z najciekawszych reżyserów, jakich poznałem w życiu i z jakimi miałem okazję współpracować. Ponieważ nie spotkałem jeszcze nikogo, kto by z jednej strony tak profesjonalnie, z drugiej strony z tak stoickim, wręcz psychoterapeutycznym spokojem podchodził do pracy. Klap. 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 Proszę o ciszę. Nie wystawiaj tego badyla. Nazywam się Olaf, jestem kierownikiem produkcji. Nie wróć, ty jesteś kierownikiem. By móc poprawnie zrealizować planowane sceny, koniecznym było przygotowanie domu.
Na początek ekipa zdjęła cały tynk, odsłaniając gołe cegły. Następnie wyburzono okna, odcinając tym samym dopływ światła od środka. Tego dnia na planie debiutowała mała Maja, dla której środowisko planu filmowego było jak woda dla ryby. Kamera. Poszła. Ujęcie 3-1, dubel 3. Klap. Kamera poszła, demolka numer 1. Z przyczyn fabularnych nie możemy pokazać Państwu sceny demolki. W ramach rekompensaty oto śpiący kierownik planu, Olaf Jurdyga. Będziemy kręcić scenę ucieczki przed ucieczką. Ale wyruszamy w podróż. Ja jestem szczęśliwy, że jedziemy. Być może ostateczną. Po ujęciach w domu Nikodema wyraźnie zaczęło coś gryźć. Dobra, wszyscy się skupili, żeby zobaczyć, jaka jest kolejność. Tak. To zaczynaj. Ale od razu, wy się grupujecie razem. Wy jesteście razem, a nie, że podchodzą, że lecą. Zauważył to nawet Rafi, filmowy starszy. Jako dobry aktor i przykładny ojciec małej Mai, postanowił pomóc reżyserowi w jego rozterkach. Czymś od tyłu go walić. Oto ekskluzywny, prapremierowy pokaz najlepszej sceny filmu. Wali Norbiego, a Rafi się przygląda. A Niki jest zachwycony w tym momencie. Akcja! Dziecko na roboty? O tej porze ma być w ośrodku. Kurwa. Trochę to zajęło czas, ale się udało. Chciałbym podsypał trochę z tamtej strony, bo to za dużo lasu widać. Pustynia Błędowska gościła ekipę w niedzielę, przedostatni dzień zdjęciowy. Wszyscy byli zachwyceni ilością ziaren piasku, jaki mieli do dyspozycji. Pan producent, używając argumentu pieniężnego, przekonał jednego z aktorów, by opowiedział coś o swojej roli w filmie. Mogę popilować pana auta. Co? A, to jest plan. Generalnie rzecz biorąc, wszyscy się bardzo długo przygotowywali. Ten piasek, ten, to jest wszystko zwiezione. To wszystko wczoraj zwiezione. To. Wczoraj zwiezione. To wszystko. Mam możliwość. Nie, bardzo dobrze. Niech pan kręci, bo to jest wszystko ważne przecież. Tu wszystko jest zwiezione. To. Pan wczoraj to wszystko pozwolił. Pies? Z Mazur. Pies z Mazur. To nieprawda. Chciałem powiedzieć, że pięknie mówię wszystkim ładnie. Ale jesteś bogaty duchem. Ale więcej, za 2 złote to więcej poprosiłem. No jak, 9, daj weź. Okej. Co tu jeszcze? To reżyser, to może nie lepiej. Tu aktorzy są, tu jest kostiumografka. To jest wszystko szyte ręcznie. To. 14 dziewczyn siedziało po nocy. Tak. I to wszystko mi to szyli. To jest, patrz, nie ma metki, ale było. I ten. I to jest wszystko. To? Stary, to jest kosmiczna technologia. To są wszystko nanorurki. To. Jest wszystko zrobione. To. Na zamówienie. To jest, miliony to kosztuje. To jest, wiesz, tego się nawet pociąć nie da. To już tak zostanie.
te stojaki, to wszystko, to jest solidna robota. To worek na zwłoki. Właśnie też było na zamówienie. Z worek na zwłoki, jakby ktoś się źle poczuł, czy co. Żuk. Żuk. To było strasznie ciężko zdobyć, bo to jest klamki, wszystko to jest oryginał. To jest tu wszystko, to jest to jest to, bandyka, wszystko to oryginał to jest. Patrz, solidna robota, nie? To jest wszystko. Tu patrz, o zobacz, tu, nie, to może nie, to nie zaglądam. No i proszę, i tu jest obsada, tu jest pan reżysera, tu nie przeszkadzamy. I aktor, który będzie mnie zabijał. Proszę, który będzie mnie zabijał. A okazuje się, że... Bardzo mi przykro, ale nie uśmierca tego. Aha. Jakby w sensie jest to zupełnie inny moment, kiedy ten człowiek z kim... Bardzo mi przykro, że pan mnie zabija. Bardzo proszę mi wybaczyć. Nie, ale z pełną przyjemnością później. To nie, to jest taki... Proszę poprosić kozie. To ja przepraszam bardzo i to może pójdziemy na... To w takim razie ten pan mnie nie zabija. To jest jedna z głównych aktorek. Imię? Imię Maja oczywiście. Jak się masz? Dobrze? Wszystko widzisz, to jest gra, to jest wszystko gra, to jest skupienie. Nawet nie odpowiada, bo on już się wczuwa w rolę. Prawda? To jest wszystko... Tak się powinno pracować. Zobacz, nikt tu nie mówi, nic, wszyscy... My się skupiamy. Skupiają się, tak. Maciek, co u ciebie? O, widzisz, on się odzywa, a nie jest aktorem. Łatwo rozpoznać. Pies nic nie mówi. Dziękujemy. Kratos. Świeca. Gaz pieprzowy użyty do tej sceny pochodził z depozytu francuskiej policji prewencyjnej. Skutkiem ubocznym jego użycia był niepohamowany popęd do pojazdów mechanicznych. Jak się wymieni, się śmieją. Ja jestem Donatem, wyskoczyłem z buta. Dzień skończył się na zdjęciach czerwonego kłada wraz z jego czerwonym kierowcą zabójcą. I w końcu, ostatni dzień filmowy miał miejsce w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Ekipa nie omieszkała wykorzystać zmarnowanego czasu na śmieszne występy artystyczne. IRCK Crew, 28Z, Fundament Familia. Sprawdźcie, obczajcie najlepszy klip mojego ziomeczka. To jest on, nieznajomy, najlepszy hit tego roku. Polecam serdecznie, mamy najlepsze dziewuchy, mamy same najlepsze futerka. Mamy najlepsze kibery i mamy najlepsze obiektywy. Six boys. Six boys. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. Ale śmiesznie. Niech to ktoś kurwa opublikuje. Na mojego... A, kurwa. Dziękujemy, Mateusz. Dziękujemy, dzieci. Ta, bubel pierwszy. Klap. Dziękujemy, aktorzy. Klap.
stąd ci on, to ja kompletnie nie wiem, bo to jest podobno barsz biały, nie? Ukraiński, ale to chodzi, że słuchaj, no sprawa jest taka, jest godzina 19, nie? Jesteśmy w ogóle, wiesz, w połowie planu, nie? Więc już kończy nam się czas, a dopiero musimy zaczynać, więc w ogóle jest, nie wiem, jak to zrobimy. Poza tym jeszcze, nie wiem, no... Podobno to jest ostatni dzień, a mamy w ogóle nienakręcony film, nie? To jest, jak my siebie robimy z czasem, nie? Mamy rzecz. Wynajęty mamy cały park lotniczy, nie? Stary, a my siedzimy tu w tym jednym miejscu i patrz co robi twoje dziewczyny, zobacz, patrz. Barsz ściąga, no. No wiesz, chodzi o to, że generalnie wydaje mi się, że człowiek po prostu nawet się w życiu, wiesz, tyle, prawda? Że wystarczyło mu tylko tak puknąć go, nie? I już mu tak wybryzło, więc teraz w tym momencie to się tak wydaje, że my tutaj, wiesz, kręcimy, że wiesz, film, że na przykład, nie wiem, coś wylewamy, ale to jest zupełnie na odwrót, my tak naprawdę, wiesz, zbieramy to wszystko teraz z powrotem tutaj do tych, bo jeszcze musimy cały film nakręcić, nie? No to skąd weźmiemy krew? A poza tym ja jestem za tym, żeby krew w klinie robić sztucznej, tylko upuszczać własną, nie? Każdy się po prostu, wiesz, każdy robi zrzutę, prawda? Wiemy już na przykład, że Olaf ma 0 RH minus, to jest krew, która się świetnie nadaje do filmu, ponieważ ona ma doskonałe takie właściwości celulonośne, prawda? Że wiesz, po prostu ma, jest powiedzmy taka, jak się tak się mówi, fotogeniczna jest, wiesz? Że taka krew, jak wylejesz taką, nie? 0 RH minus, wiesz ten, nie wiesz. 0 RH minus to jest najlepsza, bo ona doskonale w ogóle odbija promienie słoneczne. Co? Straszne parcie na szkło. Nie, on tak robi, no. Nie moja wina. On mi tak każe. No to tak na szybkiego, nie? Że wiesz, ma takie akurat właściwości, że jest doskonale obija i przede wszystkim nie robi spolaryzowanego, nie? Czyli wiesz, ona tak odbija, nie? Ale na przykład dasz filtr, to nadal odbija. Czyli dlatego właśnie z tym jest problem właśnie w kinie 3D. Bo kino 3D polega właśnie na polaryzacji, prawda? Jedno oko inaczej się polaryzuje z drugim, prawda? I tak samo polaryzuje się, wiesz, masz dwa ekrany tak naprawdę, jeden na drugim, prawda? Tak jak się nazywa, to jakie masz w kinie. Jeden na drugim jest. No i teraz jest problem z krwią, prawda? Bo krew jest w przeciwfazie, nie? Tej polaryzacji, rozumiesz? Ma plus z minusem zamienione. Rozumiesz, nie? Więc na przykład oglądanie takiej krwi w 3D, to w ogóle się mija z celem, nie? Wszystko, wiesz, trupy latają, nie? A krew jest, kurde, paska. W ogóle co to ma znaczyć, nie? Płacisz 15 zł za bilet, panie. A ci, kurwa, krew robią ci w 2D. Najgorsze oszustwo świata, ale nasza krew jest prima sort. Dziękuję.